jest niezwykła, ponieważ ma charakter wspomnienia. Wspomnienia o wystawie, która odbyła się tutaj 50 lat temu w całej piwnicy Krzysztoforu. To była wystawa Alfreda Lenicy, jego najpiękniejsza indywidualna wystawa, która łączyła się z przyjęciem artysty do grupy krakowskiej, w której to grupie był szereg jego przyjaciół, z którymi kontakty utrzymał od lat 40. spędzonych w Krakowie. A to był taki moment oficjalnego wejścia jedynego warszawianina w historii grupy krakowskiej w oficjalny skład członków grupy. I ta wystawa pokazywała tutaj wtedy obrazy z najlepszego okresu Lenicy od lat 57 do 64, z których kilkanaście możemy obejrzeć również na tej wystawie dzisiaj. Lenica jest takim malarzem, że każdy widzi w nim coś innego. Tak? Dla mnie jest to rzeczywiście taka czysta forma sztuki, abstrakcja. To jest fascynujące, że zasadniczo każdy może tam znaleźć coś dla siebie. Tak? Jak się chodzi po takiej wystawie, to każdy ma inny ulubiony obraz, każdy on przemawia inaczej. Ja specjalnie nie staram się szukać jakichś takich alegorii czy porównań ze światem realnym, ale taka forma sztuki abstrakcyjnej bardzo mi odpowiada. Bardzo trudno mówić o wartościach formalnych sztuki abstrakcyjnej, bo jak to można określić? Tego się wyczuwa, trzeba słuchać dobrze malarza i już Kandynski mówił, bo on bardzo inteligentnie pisał, mówił, że właściwie krytyka sztuki abstrakcyjnej jest niemożliwa. Dlaczego? No bo krytycy zawsze podchodzą do dzieła sztuki z tym, co oni wiedzą, ale oni nie wiedzą to, co wie malarz i co on tworzy, więc nie mogą dojść do tego. Zawsze zajęty, zawsze malował, zawsze zajęty wyłącznie sztuką, idealista, ale sztuką nie tylko malarstwem, bo on też przecież był muzykiem w młodszych latach. Także znał się świetnie na muzyce klasycznej, słuchał muzyki klasycznej. Często mu się udawało wyjeżdżać i tam poznawał artystów. No, dziadek żył wyłącznie sztuką, jednym słowem. Wystawę można zobaczyć do 28 lutego przyszłego roku. Natomiast dlaczego ona jest taka niezwykła? Ponieważ towarzyszą im widocznie na przykład tutaj na ekranie zdjęcia Jacka Stokłosy, również członka grupy krakowskiej, który w 65 roku utrwalił tę historyczną wystawę na swoich pięknych, artystycznych fotografiach. Z przykrością muszę powiedzieć, że faktycznie 50 lat temu byłem na tym wernisażu. To już pół wieku upłynęło i faktycznie to była wspaniała wystawa, tak jak pani Beata mówiła tutaj na wstępie. Kapitalna wystawa, dlatego że jak zresztą tutaj widać, te obrazy idealnie współgrają z tą cegłą. Tworzy się to wspaniała kompozycja razem.